Pływanie i chodzenie z kijkami cieszą się niezmienną, a nawet rosnącą popularnością. Jedni tutaj z tą kamerą. Świadczy o tym frekwencja trzeciego biegu Skockie Przełaje i pierwszych mistrzostw gminy Skoki w Nordic Walking. W obu wyścigach stanęło na starcie 220 zawodników z całej Wielkopolski. Gmina Skoki położona nad jeziorami i lasami. Takie przyrodnicze warunki sprzyjają do tego, żeby organizować tego typu imprezy, więc dlatego je organizujemy, a popyt na sport, rekreację jest ogromny, więc trzeba to zagospodarować i to robimy. Od 3 lat organizujemy biegi przełajowe pod tytułem Skockie Przełaje, ale w tym roku zorganizowaliśmy także pierwsze otwarte mistrzostwa gminy Skoki w Nordic Walking. Pierwsi wystartowali zawodnicy Nordic Walking. Dwadzieścia minut po nich biegacze. Pięćdziesiąt cztery kobiety i 102 mężczyzn. Trasa długości 6700 metrów. Jak na przełaje przystało, teren zróżnicowany. Droga przez las, kilka podbiegów, spowalniający piach. Okolica piękna, ale nie było czasu na jej podziwianie. Lider już na starcie oderwał się od stawki i samotnie dobiegł do mety. To Maciej Kamienik, który wygrał z czasem 24 minuty i 20 sekund, z przewagą ponad minuty nad drugim zawodnikiem. Trasa bardzo wymagająca. Cały czas można powiedzieć, że od samego początku prowadziłem do samego końca. Próbowałem utrzymać tempo 30. Myślę, że mi się udało, bo przebiegłem w czasie chyba 24 kilka minut, więc poniżej 3:30. Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Wśród pań najszybsza była Maria Węgierek z Poznania. Na pokonanie trasy potrzebowała 28 minut i 59 sekund. Było to przetarcie przed kolejnymi zawodami. Trasa była super, bardzo lubię biegać przełaje, więc była bardzo fajnie przygotowana. No i biegam bardziej hobbystycznie. W biegu dominowali panowie, w wyścigu Nordic Walking panie. Na starcie stanęło ich 46, podczas gdy panów zaledwie 18. Kijkarze wystartowali z tego samego miejsca co biegacze, ale ich trasa była inna. Mierzyła 9600 metrów. Też wiodła przez okoliczne lasy i polne drogi. Była równie trudna i wymagająca. I zgodnie z oczekiwaniami najszybciej pokonała ją kobieta. Agnieszka Mielecka przeszła dystans w czasie 1 godziny 3 minut i 55 sekund. Swoich rywali pozostawiła daleko w tyle. I teraz dwie dziewczyny, trójka i 46. Również go! Jestem skupiona, żeby iść do przodu. Miałam pilota na rowerze, który pokazywał, którędy iść. To było bardzo przydatne. Nie oglądałam się, było dużo zakrętów, więc ciężko było. No i szczerze mówiąc, patrzyłam przed siebie. Pierwszy mężczyzna minął linię mety 3,5 minuty po zwyciężczyni. Przekonał się, czym różni się chodzenie rekreacyjne od sportowego. Sportowe to jest rywalizacja. I tu nie ma co ukrywać, każdy patrzy o jak najlepszy wynik. A turystycznie jak się chodzi, no to jest wszystko na lajcie. Nie patrzy się na czasy, nie patrzy się na kilometry. Jest dużo tam śpiewu, czy tam opowieści różnych. Skockie Przełaje i Mistrzostwa Nordic Walking to kolejna impreza sportowa organizowana przez gminę Skoki. Ich popularność przyczyniła się do promocji gminy i aktywizacji jej mieszkańców. Gratulujemy! Skoki zaczynają się kojarzyć poza skokami jako teren przyjazny dla ludzi, którzy w sposób aktywny chcą spędzać wolny czas. Bo takie nam motto przyświeca. My nie chcemy tu wyholować mistrzów olimpijskich, tylko chcemy ludzi nauczyć, jak największą liczbę ludzi i od nich też się uczyć aktywnego spędzania czasu. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych dostali puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez głównych sponsorów Miasto i Gminę Skoki i Związek Międzygminny Puszcza Zielonka.